Nowości styczeń 2017 LEGO Nexo Knights. 70347. Artyleria Królewskiej Straży. Wiek 7-14 lat. Elementy 98. Zestaw zawiera dwie minifigurki. Królewskiego Strażnika i kamienną machinę. Pojazd ma 6-strzałowy miotacz, 2 odłączone wysuwane miecze, aktywowane przez tylne koło oraz kabinę mieszczącą minifigurkę. W zestawie znajdziesz broń, włócznię Królewskiego Strażnika oraz piorunowy młot kamiennej machiny kroczącej. Pojazd artylerii Królewskiej Straży ma wymiary, wysokość około 6 cm, długość 14 cm, szerokość 9 cm. 70348 – bojowy pojazd Lensa. Wiek 8-14 lat. Elementy 216. W zestawie 3 minifigurki. Lens, Lens Spot i Rogul. Bojowy pojazd Lensa ma rozkładane skrzydła z 4 pstrykanymi pociskami, odłączany skrzydlaty jetpack z uchwytem tarczy, 2 kokpity dla minifigurek, rury wydechowe oraz 2 odłączone lance. W zestawie jest także piorunowa broń Rogula i uchwytna tarcza Lensa. Pojedynkowy pojazd Lensa ze złożonymi skrzydłami ma wymiary, wysokość około 7 cm, długość 29 cm, szerokość 9 cm, a z rozłożonymi skrzydłami około 27 cm szerokości. Motocykl turniejowy Lensa ma wymiary, wysokość 4 cm, długość 25 cm, szerokość 4 cm. Skrzydlaty jetpack Lansbota ma wymiary, wysokość 7 cm, długość 22 cm, szerokość 27 cm. 70349 – miażdżący pojazd ruiny. Wiek 8-14 lat. Elementy 208. W zestawie 3 minifigurki. Aron, Krowa Halbert i Ruina. Miażdżący pojazd z ruiny ma odłączany gargocykl z kabiną dla minifigurki i przeźroczystymi niebieskimi szponami. A w jego tylnej części znajduje się otwierana klatka z funkcją ruchu zakazanej mocy, uchwyt na tarczu i elementy skrzydeł. W zestawie jest broń. Miotacz łuk płomienia Arona, pałka królowej Halbert oraz kosa płomienia ruiny. W zestawie jest też uchwyt na tarczą Arona. Wymiary. Wysokość około 12 cm, długość 23 cm, szerokość 9 cm. Trzej bracia. Wiek 8-14 lat. Elementy 266. W zestawie 3 minifigurki. Axel, Rock i Rex. W zestawie pojazd potwór na elastycznych kołach z wielką twarzą, kokpitem dla 2 minifigurek, otwieranymi szczękami, strzelającą katapultą z tyłu, 2 niebieskimi, przeźroczystymi elementami błyskawic oraz uchwytem na tarczę. W zestawie jest też topór Axela i kiścień. Dostępne akcesoria to 2 gravelery i 2 uchwyty na tarczę. Wymiary. Wysokość około 11 cm, długość 22 cm, szerokość 17 cm. 70351. Blasterowy myśliwiec Kleja. Wiek 8-14 lat. Elementy 523. Zestaw zawiera 2 minifigurki. Kleja oraz Klejbota. A do tego figurkę kamiennego potwora Grimrocka do zbudowania i figurkę Brickstera. Blasterowy myśliwiec Kleja ma rozkładane skrzydła
z podwójnymi, sześciostrzałowymi miotaczami, dwa kokpity z miejscem dla minifigurki oraz umieszczony z tyłu odłączany myśliwiec zwiadowczy z miotaczem na 6 klocków. Kamienny potwór Grimrock do zbudowania ma ruchome kończyny oraz przeźroczyste skrzydła, 3 przeźroczyste niebieskie palce błyskawice oraz uchwyt na tarczę. W zestawie jest także broń. Miecz Kleja, miecz Klejbota, maczuga Grimrocka oraz maczuga Brickstera. Zestaw zawiera także akcesoria. Ból drona, 2 uchwyty na tarczę i skrzynię ze skarbami. Blasterowy myśliwiec Kleja w trybie podróżnym ma wymiary. Wysokość około 8 cm, długość 29 cm, szerokość 32 cm, a w trybie ataku szerokość około 47 cm. Wymiary myśliwca zwiadowczego. Wysokość około 7 cm, długość 9 cm, szerokość 15 cm. Grimrock ma wysokość około 12 cm. 70352. Ekstremalny niszczyciel Jestro. Wiek 9-14 lat. Elementy 840. Zestaw zawiera 6 minifigurek. Jestro, Awę, Macy, Lensa, Gargulca i Kamienną Machinę. W zestawie kwatera główna Jestro oraz podkopywacz Macy. Kwatera główna Jestro ma wielką głowę, która kryje w sobie wiele niespodzianek. Ten pojazd ma elastyczne koła z przodu, 4 miotacze, 2 wyrzutnie pstrykanych pocisków, odłączaną przyczepę z pojazdem kamiennego potwora oraz tajną kamienną łodzią. Znajdziesz w niej także odłączany latający pojazd w kształcie czapki błasna, który ma kokpit dla minifigurki i 2 pstrykane pociski, a do tego regulowany dźwig z hakiem, klatkę, drabinę, 4 armaty i pudełko pocisków. Podkopywacz Macy ma obracające się wiertło, miejsce dla minifigurki, a także uchwyt na tarczę i broń. W zestawie znajdziemy broń, piorunowy kostur Jestro, granitowe ostrze Skałomruka, maczugę Macy oraz lance Lansa. W zestawie są też akcesoria, 2 uchwyty na tarczę, chmura Monstroxa i 2 elementy błyskawic. Znajdziesz tu także zakazaną moc niszczące spękanie. Wymiary przedniego pojazdu: wysokość około 14 cm, długość 19 cm, szerokość 21 cm. Wymiary mini pojazdu w kształcie czapki błazna: wysokość około 9 cm, długość 11 cm, szerokość 24 cm. Wymiary przyczepy: wysokość 20 cm, długość 14 cm, szerokość 16 cm. Wymiaru pojazdu kamiennych potworów: wysokość 4 cm, długość 7 cm, szerokość 4 cm. Wymiary podkopywacza Macy: wysokość około 4 cm, długość 13 cm, szerokość 7 cm. 70358. Kamienny niszczyciel Arona. Wiek 8-14 lat. Elementy 251. Zawiera minifigurki Arona i robota Hodluma, a do tego figurkę potwora Bedrocka do zbudowania. W zestawie motocykl kamienny niszczyciel Arona, uzbrojony w wirujące siekacze kamienia i 2 pstrykane pociski. Pojazd ma też uchwyt na broń i kokpit dla minifigurki, a poza nim w zestawie znajdziesz scenkę z leśną królówką robota Hodluma, z drzewem do zbudowania, elementami gałęzi oraz strzelającą katapultą.
W zestawie także strzelający klockami łuk płomienia Arona. Wymiary kamiennego niszczyciela Arona. Wysokość 5 cm. Długość 17 cm. Szerokość 9 cm. Potwór Bedrock ma wysokość około 9 cm. Wymiary leśnej kryjówki. Wysokość około 14 cm. Szerokość 13 cm. Głębokość 4 cm. 70359. Lance kontra błyskawica. Wiek 8-14 lat. Elementy 257. Zawiera dwie minifigurki, Lensa i Gargulca, a do tego figurkę dużego Gargulca Grimrocka do zbudowania. W zestawie Roborumak Lensa do zbudowania, wyposażony w uchwytny na broń i tarczę, a do tego mroczna scenka z fragmentami wsi z katapultą, elementami błyskawic, pajęczyną i uchwytem na tarczę. W zestawie broń lanca Lensa, dwa piorunowe trójzęby Grimrocka oraz trójząb Gargulca. W zestawie są też dwa uchwyty na tarczę. Wymiary Robrumaka. Wysokość około 9 cm, długość 12 cm, szerokość 5 cm. Grimrock ma około 15 cm wysokości. Wymiary fragmentów wsi. Wysokość około 18 cm, szerokość 8 cm, głębokość 5 cm.